being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care. Siema, nowym stream typu w takim nietypowym miejscu w kolejnym materiale. W tym materiale opowiem wam o tym, że niedawno jadłem te nowe frytki, podwójne frytki z maka, znaczy podwójnie spakowane, one są średniej wielkości, to są dwa opakowania w takim dużym pudełku, ale rozmiarowo to są dwa opakowania średnich frytek. Podłałem, zostało mi tylko chyba 6 frytek, więc to opakowanie na jedną osobę jest sam raz, no na 3 osoby każdy by się tym najadł, na 2 to samo, więc moim zdaniem fajnie, że to wprowadzili. Wygląda to, tu mam się wyświetli, jak to wygląda. Fajnie, że to wprowadzili, bo ja kiedyś mówiłem o tym, że chciałbym, żeby wprowadzili takie duże frytki do oferty. Tak jak mamy w KFC kubełek kurczaków, tak teraz mamy, można by powiedzieć, kubełek frytek, więc w McDonaldzie, więc fajnie, że jest taka opcja. Fajnie, że jest, no bo to jest niby coś starego, ale jednocześnie coś nowego. I fajnie, że to nie są żadne inne frytki, tylko te standardowe z McDonalda. Kto lubi frytki z McDonalda, daje albo łapkę w górę, albo komentarz frytki. I ja pod każdym komentarzem frytki zostawię serduszko, więc piszcie, kto lubi, dlaczego lubi, w jakich ilościach jada i czy już próbowaliście życzone podwójne frytki. Nie pamiętam niestety nazwy, bo one mają jakąś taką dziwną angielską nazwę. Przepraszam, że ziewam, ale jest taka pogoda, że mnie po prostu zmula i po nagraniu się po prostu kimnę. Frytki są też o tyle fajne, że zjadłem całe opakowanie i nie czułem się potem zbytnio przymulony, zmęczony. Pewnie drugiego takiego opakowania bym nie zjadł, ale pół na pewno. No i jak lubicie frytki z maka, czy te kręcone, czy normalne, czy wolicie frytki z KFC, to napiszcie, który jesteście tym i dlaczego. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. See ya. Może będzie więcej takich dziwnych materiałów przy kaloryferze.